53 tak, sekund, jeśli dobrze widzę na tym zegarze, który jest ustawiony pod takim kątem, że w zasadzie bardziej domyślamy się. 46 chyba w tej chwili. Obsadę przypominamy. Jarosław Hampel wybierał drugi, wziął pole pierwsze, a więc kask czerwony. Tomasz Golob wybierał pierwszy, wziął niebieskie. Zatem pole drugie. No i ich groźni rywale. Nicky Pedersen i Greg Hancock. I tak już wcześniej mówiliśmy, trzech mistrzów świata, Jarosław Hampel, mam nadzieję, że przyszły mistrz świata w tej stawce. Bardzo ciekawy finał. Doświadczeni zawodnicy, mieliśmy powiew w młodości, ale finał jest taki sam. Doświadczeni zawodnicy, oni startują, najmłodszy w tej stawce Jarosław Hampel, rocznik 82, a tak to, proszę Państwa, rocznik 71, 77 i 70 startują. Jak to się nie skończy, możemy mieć grube otwarcie. Poszli! Czy Hampel, czy Golob? Niki jest groźny, ale wywozi go Tomasz Golob. Ale zyskał na tym dużo Jarosław Hampel. No bo Tomasz Golob zajął się Duńczykiem i ten Duńczyk teraz wjeżdża mu pod łokieć, ale prostuje maszynę momentalnie. I Tomasz Golob jest drugi. No i teraz ławą biało-czerwoni. Hampel przed Golobem. Miejmy nadzieję, Nicky Pedersen znowu, tak jak w roku ubiegłym, zadowoli się tylko i wyłącznie trzecim miejscem. No a dwaj biało-czerwoni. Mazurka Dąbrowskiego tutaj w Oakland. Jeszcze nie grali. Golob ściga Hampela. Patrzymy, co się dzieje. Hampel i Golob. I trzeci Nicky Pedersen. Nie ma tutaj nic do powiedzenia w żółtym kasku, a więc z czwartego pola startujący Greg Hancock zyskał. No będzie musiał chyba zaprosić Tomka na kolację dzisiaj Jarek Hampel, jeśli to wygra. No bo tutaj dużą część roboty zrobił właśnie Tomasz Golob na pierwszym wirażu. Oakland, Nowa Zelandia, Hampel. Trzecie zwycięstwo w karierze. Drugi Tomasz Golob, trzeci Nicky Pedersen i czwarty w tym finale Amerykanin Greg Hancock. I proszę Państwa, należało się Jarkowi Hampelowi po tym świetnym półfinale, po tym wywalczeniu sobie z tego czwartego pola wejścia do finału. Nie wiem, czy Tomasz Golob nie popełnił błędu, nie wybierając pierwszego pola. Znakomity start Jarosława Hampela. Tutaj rzeczywiście walka Tomasza z Nickiem Petersenem. Maciek Frudziński akurat, który przyleciał do Nowej Zelandii. Taki ale sobie zrobił prezent na 40 urodziny. Ale nie można mówić, że Jarosław Hampel wygrał to przez błąd Tomasza Golowa. Wygrał to, bo był dzisiaj zwyczajnie najlepszy. I wygrał te zawody, ponieważ wywalczył je własnym znakomitym występem w półfinale i świetnym startem w finale. Wszystko się zgadza, a więc coś tutaj było odłożone, być może nawet. Trzeci z silników marudził wcześniej w wywiadach prasowych. Mówił, no zapakowaliśmy tę skrzynkę, ale tylko tam są trzy silniki. Może trzeba było wziąć czwarty. Okazuje się, że te trzy silniki, te dwa motocykle wystarczyły. Inżynieryjnie robota była zrobiona na szóstkę. Tak jest. Wspaniały humor. Zwłaszcza mówię to po tym, co zrobił w półfinale. Przejeżdża koło nas Tomasz Golob. Powiedzmy, zadowolony z tego drugiego miejsca. Widać, że też spadło z niego ciśnienie. Niewiadomy był ten sprzęt, jak się będzie zachowywał, a zachowuje się znakomicie. W ogóle polskich zawodników sprzęt dzisiaj się sprawował dobrze i oni sami również. No i powiedzmy teraz, Grzegorz, bo już zdaje się, mieliśmy przejść do tego tematu. Nowy regulamin, tak? Troszeczkę więcej pieniędzy można zarobić w Grand Prix. Już nie 11, a 12 tysięcy dolarów Jarosław Hampel nie kasuje. No też się bardzo zmieniło. Zawodnicy bardzo narzekają na te pieniądze. Ale wiesz, że wcześniej była propozycja, żeby jeszcze BSI mniej płaciło, bo miało być płacone od punktu jeszcze kilka miesięcy temu. Taka była wersja. No i stąd mamy tę sytuację, że niektórzy zawodnicy rezygnowali. Niedługo już by musieli, powiedzmy, jakiś casting do tego, kto by w tym Grand Prix startował. Także dzięki Bogu, że casting z tego się... był w ubiegłym roku, był casting. No właśnie. Dzięki Bogu, że z tego się wycofali. To są zawody ogromnej rangi. Tutaj oglądamy powtórki. Znakomity jest jednak. Nicky Pedersen jeszcze to wszystko się przez chwilę zmieszał i dzięki temu Jarosław Hampel już tutaj miał 10 metrów. Nie, Nicky gonił dzielnie, muszę ci czegoś powiedzieć. Był w kontakcie z Tomaszem Golobem cały czas, no ale Jarek, tak jak mówiliśmy wcześniej, po tym dobrze rozegranym, no teraz będziemy pytać. Będą rozważania na pewno na łamach prasy, na pewno do następnego Grand Prix. Tomasz Golob zrobił dobrze jednak, mając prawo pierwszego wyboru. Tak jest, ale to Tomasz Golob jakby coś nie pomieszał, to by był chory i myślę, że zrobił chyba błąd. Ciekawy będę opinii naszych
ekspertów, bo moim zdaniem powinien wybrać pierwsze pole, bo było widać, że ten Andreas Johnson po prostu słabo wystartował w tym półfinale. Takie jest moje zdanie. Potem jeszcze na pewno i Cegła, i Krzysiu Cegielski się wypowiedzą w tej sprawie. Cegła i Krzysiu Cegielski i... Przepraszam bardzo. No i Skóra. Skóra. No i Skóra. Przepraszamy Adama Skórnickiego, że zapomnieliśmy przez chwilę. Nie, ja nie zapomniałem. Jarosław Kampel. Piękne, piękne obrazki, które będziemy wspominali przez najbliższy miesiąc. Jarek Kampel, a long way to come for your third Grand Prix win. Yeah, that's true, you know.